Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Będziemy nagrywać drugi film z hodowli gołębi, z prowadzenia hodowli. Wiemy, jakie mamy dzisiaj czasy w Polsce, jest po prostu te trudny mamy czas. Chciałbym jeszcze w tym filmie coś powiedzieć o tej wojnie, może, bo to mówię, nie wiadomo jak się u nas. Tylko bym chciał taką przesłać dla tej chwała Ukrainie. I teraz będziemy może mówić o lotach, jakie loty były w 2021 roku i w 2020 roku. W 2021 roku lotowałem gołębiami tylko samymi rocznymi. Rocznymi zdobyłem w oddziele w kategorii A mistrza, w kategorii B drugiego wicemistrza, kategorii A roczne mistrza, w okręgu czwarty i region Polski Łódź szóste miejsce. Miałem gołębi do lotu ze 140 rocznych. Na dzień dzisiejszy mi zostało 80 rocznych, które gołębie zaliczyły. Wszystkie loty polskie, wszystkie loty 500 i na lot przedostatni Minden włożyłem samych rocznych 115. Dużo gołąbków zginęło, ale to są gołębie już przelotowane i moim zdaniem w tym roku będą dwulatki, już tych gołębi będzie na pewno pociecha. To są gołębie wszystkie zakupione po gołębiach Ryszarda Pasonia z Niemiec od Marciszewskiego i moja stara linia Jansen Delmar. W tym roku dokupiłem jeszcze gołąbki na daleki dystans. Jansen Delmar Havenit. To są gołębie kupione bezpośrednio po była Olimpiada Nitra. Dwóch synów i jedna córka. I wszystkie te gołąbki są zaparzane na moje gołębie z 2014 roku, który był drugim lotnikiem w maratonie. I gołąbki, które po główce i po, która była 22 w Polsce, to po jej matce. Wszystkie te gołębie są zaparzane na te gołębie. Może bym chciał przedstawić, bo w tamtym roku na młode po prostu dobry asortyment. Wspólnik chyba się nie ustrzegł adenokoli na pierwszy lot. To był tragiczny lot, wszyscy pogubili, ja też zgubiłem 40 gołębi. Nie mogłem dać na drugi lot gołębi, bo po prostu stwierdziłem, że czy to adenokoli. Wysłałem do Koby. Koba stwierdziła, że to jest grzybica. Wyleczyłem gołębie. Przez tydzień udało mi się na produktach Tulisana. Doprowadziłem gołębie do jakiejś formy. Już było widać, że na trzecim locie zdobyłem piąty wynik w oddziele. Ostatni lot też włożyłem 65 gołębi, komplet 65 gołębi przyszło, zdobyłem drugi wynik w oddziele. A końcowy wynik uklasowałem się bo bez jednego lotu na 13 miejscu. Może bym chciał w skrócie przedstawić też, jak leciały te roczne gołąbki, przypuśćmy. Te roczne gołąbki to mieliśmy lot Suchań. Słuchania gołębi włożyłem 67-37 w konkursie. Pierwszy gołąb, drugi gołąb, siódmy gołąb, 14, 15, 52, non-stop. Drugi słuchań tak samo. Także te gołębie pokazują się na te 380 km bardzo dobre. I to roczne gołębie była też pogoda. Tutaj mamy drugi słuchań. Drugi słuchań 112. gołębi włożonych, 84 w konkursie. Jak się pokazał pierwszy gołąb, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, trzynasty, czternasty, piętnasty, tu są wszystkie zakreślone gołąbki, jak przychodziły. Mam Minden, wspólnik mój nie chciał włożyć gołębi szybkich. Walczyliśmy, bo do szóstego czy do siódmego lotu prowadziłem z całości gołębiami rocznymi.
Włożyłem na Minden 115 gołębi, prawie samych rocznych, tam chyba ze 3, 16, 17, bo więcej nie miałem gołębi. Dużo straciłem, ale po tygodniu, po dwóch, po trzech dniach te gołąbki się zeszły. I na ostatni lot Minden, już na drugi, mówię, zaliczyły wszystkie trzy pincetki, jedną pincetkę. Po prostu wycofałem się z lotu, szkoda mi było tych gołębi. Odzajemią się te gołębie, moim zdaniem, na drugi rok. A może bym tak w skrócie, bo tu bym przedstawił też tutaj, jak lotowałem, jak gołąbki są zdrowe w 2020 roku. Może w 2020 roku, po trzech latach nieobecności lotowania, miałem trochę zamówienie na gołębie. To zostałem, które gołębie nie były lotowane. Zostałem mistrzem na stare, mistrzem na młode, super mistrzem, w kategoriach mistrzem. I przypuśćmy, pierwszy lot, drugi lot pobiedziska, to był ostatni lot. Na 200 włożonych gołębi, 140 w konkursie. Jak się pokazały gołąbki, to od 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17 i tak non-stop, tu jest lista. I może powiem, bo to był ostatni lot, podam na 120 lotników. Na 120 lotników w oddziale moich jest 82 lotniki. Od pierwszego miejsca do 17 wszystkie moje lotniki z czteroma konkursami. Na pierwszej liście 60 konkursami, 60 tych gołębi. Tylko jest hodowców raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12 hodowców, a 60 moich lotników. To 48 w pierwszej 60. To był ostatni lot pobiedziska. Drugi lot pobiedziska, to po prostu można powiedzieć, czy to się udało, czy te gołębie. Ale po prostu to była rewelacja, bo to był trzeci lot z pobiedzisk. Wsadzonych gołąbków zostało, też mi się zdaje, koło 200. Zaraz zobaczymy dokładnie. 203, a zdobyłem 138 konkursów. Tylko że w tym 55 siadło pierwszych na oddział gołębi. Żaden gołąb z oddziału nikogo, tylko moich było 55 pierwszych gołębi. To po prostu jeszcze mi się zdaje, że i w oddziale nie było tak, żeby komuś od razu siadło 55 gołębi pierwszych. I to gołębie były właśnie od Ryszarda Pasonia, co go bardzo pozdrawiam. Zakupiłem gołębie od Ryszarda Pasonia w 19 roku, tak, jeździłem. No to jest różno, od Hansa Majera z linii Rambo, z linii Kanibala, są gołębie z Bekelo. Także te gołębie się sprawdziły. Też kupiłem gołębia od Żaka. To jest gołąb, syn olimpijczyka, który w Brukseli zajął trzecie miejsce. Na dwa uchowane, dwa uleciały, piękne gołębie. Od Mardziuszewskiego Darka się sprawdziły gołębie. Tylko wszystko zaparzane, nie parzę z jakimiś innymi gołębiami, tylko zaparzane są gołębie z moimi, które przeznaczyłem do rozpłodu. Z 14 roku, z 11 roku. 330, który był w okręgu, 614. I to już daje efekt. 330 przekazuje. Bo jako dziadek 11-letni, lotowany w 17 roku, potrafił ze Strzelc Krajeńskich zdobyć już na ostatnie jego, to ostatnie było kazane, w oddziele pierwszy. Ale już dziecko jego
w maratonie w 2014 roku, drugi gołąb w maratonie. Znów jego syn w tamtym roku, w 2000 roku, wydał z 1058 od Ryszarda Pasonia, wydał 4 młotki. 2 były młotki na zaciemianie, 2 lotował Marcin. U mnie na zaciemianie miał 4 i 3 konkursy, jeden gołąb, u Marcina 3 i 2 konkursy. Nie zginął ani jeden. Na roczne wszystka czwórka się utrzymała. Także teraz na dwulatka to będzie po prostu moim zdaniem bardzo dobry materiał, bo mówię, 330 przekazuje, 300 samiczo, 300, jak mówię, z Marciszewsko jeden uchowany, 6 konkursów miała ten gołąb. No w tym roku już gołąbki zostały zaparzone. We wtorek zaczęły pierwsze gołębie nieść jajka. Po prostu byłem też pod wrażeniem, bo jak co roku to tak pstykały w tygodniu, w półtora. A teraz we wtorek, a jeszcze byłem w Szwecji, bo dopiero wczoraj przyjechałem, to 70% jednego dnia zniosło jajka. Na dzień dzisiejszy w ciągu 2 dni 140 par, bo mamy w rozpłodzie więcej gołąbków, lotowych mam 135, to na dzień dzisiejszy 2 pary nie zniesły jajek w ciągu 3 dni. Także to jest bardzo dobrze. Może bym teraz chciał przedstawić, na jakich produktach lecimy, na jakiej karmie, bo wszyscy reklamują, może nie chcą reklamować, może nie chcą powiedzieć, nowe produkty wychodzą, nowi są mistrzowie. Ja przypuśćmy na produktach lecę Tulisana. Na Tulisanie lecę 7-8 lat. Współpracuję z panią Anią Domagała. Wszystkie produkty są bezpośrednio pobierane z Krakowa, z Madowic, od pani Ani. Karmy przychodzą do mnie na paletach. Karma jest z Tulisana trzyfazowa. Nie ma grochu. Pierwsza faza karmi to jest super dieta. Nie ma ani kurzu, nie jest, jak to mówią hodowcy, malowana czy oliwiona. To dajemy pierwsze dni po locie, plus nie ma tutaj grochu, dodajemy po prostu immunol. I to zastępuje, to jest białko zwierzęce. Druga faza jest gołębi karmi sprint. Podajemy w środku tygodnia. Trzecia faza karmi, dużo jest energia. Można popatrzeć, ile jest słonecznika łuskanego. Słonecznik, wiadomo, że to jest, daje siłę na loty. Jak mówię, każdy, ja przypuśćmy, daję też do tej karmy jeszcze słonecznik łuskany. Podaję konopie, to już według każdego uznania. Przeprowadzamy kurację przed sezonem. Tu są, przypuśćmy, tulimian forte. U mnie tulimian cały czas jest podawany, tu jest, proszę, odkręcany, podawany ropa adeno. Przeprowadzamy 20-dniową kurację na rzęsiska, na drogi oddechowe, na grzybice. Wszystko idzie z Tulisana. To jest wszystko, tak. Na karmę podajemy z Tulisana tak samo ropę. To jest ropa futera. To jest, jedna ropa idzie na karmę, druga ropa idzie do wody idzie. Później jest to tak jak zwany jest dozwolony, nawet pisze doping. To jest żelazo, to jest quick. Inne firmy, to jest Jodalina i tu jest wszystko. Inne firmy też mają, ale to jest moim zdaniem jedne z lepszych. Znów tutaj podajemy eliksir życia, Reja Vitali. Ja mówię, każde nowe produkty, które wchodzą, to trudno im się przebić. Tulisan, moim zdaniem,
On się nie musi przebijać, on się sam po prostu obroni. To jest marka uznana, to jest marka z Holandii, który prowadzi Jakobs, doktor Schroeder na swoją klinikę w Krekrabę. Także tam nie ma podróbek i zresztą, jeżeli się weźmie od pani Ani Domagały, to nie może być, żeby coś było niezalakowane, nie po, coś nie było, tylko jest wszystko oryginalnie jest zrobione. Naloty też podaje, przypuśćmy, Maxi 1, Maxi 2. To jest po prostu tulisan, tabletki na dalekie te. Tu jak same mówi, jak choroba się wda, te najgorsze jest u gołębi ten adenokoli, to same słowo Matrix, to każdy wie, co to znaczy. To jest po prostu bomba. I stawia gołębie od raz na nogi. Na nogi. Ktoś mówi, nie wierzę w to, że przez cały sezon lotowy ktoś leci na warzywach, na tym. Muszą podać, czy na drogi oddechowe, czy na ornitozę, na rzęsistka, na grzybice. Trzeba zawsze nie przesadzać z antybiotykami, ale trzeba zawsze przeprowadzić, bo 14 lotów się nie uda przelecieć na, jak to się mówi, na warzywach i na herbatach tych różnych. Tak, można, propolis, to oczywiście u mnie idzie do rozpłodu. Propolis idzie, dużo cosku używa, swoje warzywa daje, ale przypuśćmy, to wszystko idzie od lipca. Jeżeli gołąb przychodzi z lotu, wtedy dostaje, wtedy antybiotyki się nie daje gołębiom. Gołąb musi wypierzeć, wtedy trzeba gołębiowi wspomóc. Najlepsza karma musi być, aminokwasy. Jeden z lepszych aminokwasów to jest Tulimian Medic. Tu można przeczytać, jakie tu są w ogóle proporcje. To nie wiem, czy jest jeden, czy jest w Polsce lepszy od Tulimian Forte. Tak samo Immunol. Mogę powiedzieć, Immunol jest, bo nie będę mówił ceny. Jest bardzo drogi to jest. Ale to jest jedne białko z lepsze zwierzęce, które nawet, no mówię, nawet w świecie nawet można powiedzieć ten. Tak samo naloty energia. Ekstra energia. Ta ekstra energia to już jest 7 lat. Teraz są różne ekstra energie, bo pod nazwą, każdy ma prawo nazwać, jak uważa swoje produkty. Ale nie wierzę w to, że nie wzięte zostało, choć tu jest zastrzeżone, że nie zostało wzięte z Tulisana. Tak samo i karmi. Karmi, ja już lecę na karmach z Tulisana 7 z 8 lat na trzyfazowy. Teraz porobiło się w Polsce nowe produkty, nowe karmi i też mają trzyfazowe. Na pewno każdy widzi, jak z Tulisana jest karma i procentowo może być tylko ujęte, dodane 2-3% konopi, ryżu może być dodane, innej karmi jakieś. Ale to wszystko jest opracowane, bo to ktoś musiał opracować. No może hodowca sam może opracować. Ale moim zdaniem to jest wszystko oparte na Tulisanie. Także to bym chciał tylko tyle właśnie przedstawić Tulisana. Miałem kiedyś, bo mówię, teraz jest dostęp do internetu. Każdy może sobie zamówić z Tulisana. Bardzo jest przyjemna ta pani. Gratis, jeżeli się bierze 15 worków, wszystko z Wadowic idzie za darmo. Karma jest na palecie. Produkty przychodzą i wszystko jest za darmo. Nic nie doliczają do transportu. To byśmy tak może chcieli przedstawić. Może, bo tutaj bym chciał przedstawić tak samo, taką propozycję dać, bo mówię, dużo gołąbków będzie, ja będę chował tylko gołębi 100. Do lotu będę lotował gołębiami na zaciemianie. Może bym chciał taką dla hodowców, kto zakupi gołębie 5, 1 dostaje gratis.
zamówi 10 gołębi, 2 gołębie gratis. 20 gołębi, 4 gołębie gratis. PZHGP w tym roku jest nowa kategoria dla młodych hodowców, którzy chyba już, nie wiem, od 12 lat, to będzie i Mistrzostwo Polski. Dla tych hodowców będzie promocja. Którzy zadzwonią do mnie, będzie niska cena za gołębia, plus będą dodawane, żeby zachęcić hodowców tych młodych, będzie dodawany gratis gołąb. I przypuśćmy, dla starszych hodowców jest inna cena, a dla tych młodych hodowców będzie niższa cena i do każdego, do każdej piątki będzie dodawany jeden gołąb. Może byśmy teraz chcieli przedstawić, co w 2021 roku zakupiłem gołąbki. Tego gołębia zakupiłem w 2020 roku. To jest gołąb od Zbigniewa Żaka z Chorzowa. To jest bezpośredni syn olimpijczyka, który był w Olimpiada Bruksela 2017 rok, trzecie miejsce. To jest bezpośredni syn. Piękny gołąb, biały dziób ma. Już mi wydał samiczkę i samca, które miały po 3, po 4 konkursy. Zobaczymy, jak się sprawdzi ten gołąb, jako się sprawdza jako dwulatki. To jest jeden syn olimpijczyka i zakupiłem po prostu, może mam na dalekie też trasy gołębie, ale chciałem się wzmocnić. Kupiłem gołębie z Olimpiady Nitra z 18 roku, dwóch samców i jedną samicę. Bezpośrednio dzieci po Olimpiadzie Nitra 2013. To są gołębie z linii Havenit, Jansen Huben, Desmet Matthias, Desmet Matthias Eierkamp Arden, Delvar. I to są gołębie zakupione. Gołąb jest o numerze 0-100-12-32-18 rok 138. I przypuśćmy, tutaj te gołębie to jest, matka była na Olimpiadzie 13-10, piąty as, siódmy as, pierwszy konkurs to jest 138 gołąbek. I drugi gołąbek będzie 139 i to jest też Olimpiada Nitra 2013-10. To jest też Jansen Huben Havenit i też piąty as, Fater 9 razy pierwszy konkurs, matka, proszę tu na potwierdzenie, matka 8 razy pierwszy konkurs. To jest z linii Jansen Hube. I zakupiłem jeszcze jedną samiczkę. I to jest wszystko od jednego hodowcy. To hodowca SG Seider Jürgen Frank Anika z Niemiec. Te gołębie bezpośrednio. Zakupiłem też jeszcze, bo mi się sprawdziły gołąbki, od Darka Marczewskiego. Z linii Perła, z tej jego podstawowej linii szali, to jest super as marczyński 744 i pincetka. To jest najlepsza lotniczka w naszym gołębniku. 2 lata, 29 konkursów. To zakupiłem wnuczkę, niebieska mazana. Zakupiłem znów po najlepszym jego samcu, to jest perełka, a sam jest 24,93. I w tym roku znów z tej linii też zakupiłem, bo się sprawdziło. 24,93 po tym samcu i perełka znowu jest znów 24,93 i super perła Drapa Jansen. Tutaj gołębie mi się sprawdziły, jak wideo lotnik był 2 lata temu u mnie, przywiezłem mutki od Ryszarda Pasonia. I to są gołębie z linii Hans Meyer. Są dzieci
po 22 samicy w Niemczech, gołąb DV 16-25, 13, 387. To jest 22 as BRD Reicher Passon. I tu są gołębie z linii Bekelo, z linii są Kanibala, z linii Syn Fantazji, tutaj jest Kesu Bosua, też jest tutaj dziadek, syn, u góry jest syn Rudego, Gabi Vandenabele, Gabi Vandenabele. Rudy był zapożany na wiki. Znów ja zakupiłem w 18-19 roku po synie Rudym, który był Rudy zapożany na Glorię, to zakupiłem od z Polski, z wnuka zakupiłem. Może go pokażemy, bo to jest naprawdę piękny gołąb. Tu są też od Ryszarda Passona z linii Gunter Prange 261. Tu jest też już zaparzana 20, syn 22 w Niemczech zaparzany na syna 1160 od Markusa Sotera. Tu są z linii też Blixen, Hans Meyer, tu jest nawet będzie z linii tego zaraz zobaczymy tutaj Kelm Gabi, tu jest Katia, syn Blixena Gabi Vandenabele, tu jest syn, syn DiCaprio, ja mam po synie DiCaprio mam wnuczka 23, tu jest syn Rambo, ja mam wnuczka syna Rambo zaparzany na DV Ryszard Passon, z góry jest syn Rambo, ale już jest fater 22 w Niemczech ojciec. Także te wszystkie gołębie od Ryszarda Passona się sprawdziły. Tu z linii mam też Enkel Rambo, syn Rambo, ale połączenie jest Koenig Bekelo. To jest Koenig Bekelo, to jest też linia z Holandii. Jeszcze w tym roku, teraz, Ryszard wystawił, zakupiłem samca od Johnstone i Ryszard mi do tego samca Johnstone, bo on to kupił, dopasował mi samica i tak liczę jeszcze, gdzieś za 2-3 tygodnie ta para przyjdzie od Ryszarda Passona. Także tu byśmy chcieli, no i oczywiście się sprawdzają, podstawowa linia, to jest moja linia. Wszystkie są parzone, te Jansen Delbar, które mówię, z 2002 roku zakupiłem, to wszystko po prostu zostało zaparzone na moje. Zakupiłem od Tomasza Rumińskiego gołębie, po córce 304 i 733, to zakupiłem samca i znów tu zakupiłem po olimpijce 7150, ojciec 480, to jest półbrat Tysona, to zakupiłem je rok temu. W tamtym roku tylko jeden gołąbek był uchowany, taki późny, nie obleciał, ale mam nadzieję, że w tym roku po prostu już uchowałem sobie do rozpłodu późne, młode i już są były zaparzane. Tu chciałbym też jeszcze przedstawić, tu mam też starą rasę od pana Grochowskiego. To jest gołąb z 11 roku 6268. Ten gołąb wygrał szprotowo. To wygrał z 13-minutowym wyprzedzeniem. Nad drugim gołębiem 18 minut. To jest gołąb syn Carlito, a wnuk Karla, a Karl był zaparzany na Jeremy Best. I już po nim się też gołębie sprawdziły. Mam też gołąbki, to jest oryginalny gołąb z linii Hurrikan. To Hurrikan kupiłem od pana Butnera, a pan Butner to jest gołąb Hurrikan.
ten Gołąbek poszedł, jak mi tak wiadomo, syn, tak, to jest Gołąb 12-15, to jest syn Churykana i mi się zdaje, że ten Gołąb właśnie był sprzedany do pana Grzankowskiego. Ja mam oryginalnego po tym synie, ja mam z 15 roku, 15-821. To mam wnuka, mam Churykana. Mam też gołębie, dużo mam gołębi też ze Szwecji, które też się sprawdziły, mają po 4 konkursy. To są gołębie od Emila Densego. Zobaczymy, co one pokażą jako dwulatki. Jeżeli by się nie sprawdziły, te gołębie nie będą siedzieć na pewno u mnie w gołębniku. Znów tutaj też się sprawdziły, zakupiłem 4 gołębie od Leo Hermansa w 2018 roku. Sprawdziły się moje te gołębie na zaparzane, na takie kupiłem pojedyncze gołębie. Nawet nie wiedziałem w rodowodzie, bo to po prostu teraz nowa rasa się hodowcy rzucili na kitle Vandenbulg. A ja patrzę w rodowodzie z dołu, nawet chyba teraz tutaj mam, patrzę z dołu, a ja już te gołąbki już wcześniej miałem, tylko po prostu nie zwracałem na te gołębie tak uwagi. A dopasowałem właśnie od to chyba Belga mi się zdaje, dałem do Leo Hermansa i po tym gołębiu najlepsze wyszły gołębie, był pierwszy lotnik 252, to była samiczka, dwie samiczki i 253 miała 3 konkursy. Fakt, że nadroczne te gołębie zginęły. Może niepotrzebnie dałem te gołębie na 800. Ale ja chciałem po prostu wypróbować te, co zostaną. W tym roku będą już inaczej lotowane, które gołębie zrobię kategorię A czy B. Będą gołębie zostawiane, a na 500, na 800 pójdą te gołębie, które jako dwulatki będą robić. Wtedy dopiero te roczne będą zostawiane jako na dwulatki. Także może byśmy chcieli później jeszcze pokazać może te olimpijczyki, wnuka Rudego może pokażę, parę gołębi, bo już mówię, wszystko siedzi na jajkach, nie będziemy straszyć tych gołębi. Kto będzie, mówię, chętny, proszę dzwonić, tutaj się poda numer telefonu. U mnie gołębie może ktoś przyjechać, może ktoś wybrać, może ktoś z listy, tak jak mówię, już nagrywałem wcześniej filmy. Nie ma problemu, żeby jak chcę, takiego gołębia dostanie. Lub mogę ja wybrać. To nie będzie z tym problemu. To jest gołąbek właśnie z wnuk Rudego. Po Rudym i po Glorii. Proszę zobaczyć, jaką on ma budowę. I już wydał, który był gołąbek jako roczny, pierwszy w oddziele, jego skrzydło, oko gołębia, to jest wykapany tak jak Rudy, to jest najlepsze parowanie, jakie Van den Abele sparował, mu się udało sparować właśnie z Glorią. To właśnie jest gołąbek od pana Żaka, zakupiony, to jest syn olimpijczyka o numerze 3281. Jak mówiłem, biały dziób, jest zaparzany teraz na gołębia od Gogla, który miał pan Gogel, ja byłem osobiście u pana Gogla w Niemczech w Paderborn, którego miał na olimpiadzie. 6 gołębia, a najlepsza samica była w kategorii A, B, chyba i w C w Niemczech, nie? Też bym chciał może jeszcze pozdrowić Sławka Ładę. To właśnie Sławek Łada zapoznał mnie z panem Goglem. W tamtym roku wygrał na Master Polska, taki jest wspólny gołębnik. Wygrał, miał pierwszego gołębia, trzeciego gołębia, miał drugą nagrodę i wygrał samochód
na tym wspólnym gołębiku. I te 100 gołąbki od Sławka Łady z Patebor. Serdecznie ich pozdrawiam, tych dwóch hodowców z Niemczech. Przedstawimy, on jest bardzo dziki, tego od Arkadiusza Butnera, wnuka Hurikana. O, to jest po tym gołąbku 1215. On ma numer 15821, 15 rok. Jest zaparzany na półowo i właśnie on nie ma jeszcze jajeczek. On jest strasznie nerwowy, ten gołąbek. Ale właśnie po nim 500 w tamtym roku była suchania lub z innego tego, była pierwsza w oddziele. To jest wnuk Hurikana. Tu jak rozmawialiśmy, co zakupiłem, to jest późny gołąb z tamtego roku, Dariusz Marciszewski. To jest właśnie po tej perle i po tym, przepięknej ten gołąb, i to jest późny, on jest rzucony, ma rzucone lotka. Ale zobaczcie, jaką ma budowę ten gołąb. Ten gołąb dopiero to jest z września, z października gołąb. O numerze 8323, oddział 0176. To kupiłem, nawet Darek mi tego samczyka dołożył, mówi, żebym go kupił, bo samiczkę kupiłem, a tego gołębia bezpośrednio od niego mi przysłał tego gołębia. Teraz bym na koniec jeszcze tego filmu chcę przedstawić swojego lotnika z 2020 roku o numerze 1103 w okręgu, pierwszy lotnik w oddziele, 12 konkursów, drugi lotnik w okręgu, nie wiem z jakich przyczyn nie został, nie poszedł gołąbek mój do regionu Polsku-Łódź, który by był drugim gołębiem w regionie Polski. Proszę bardzo. Gołębia budowa. To jest gołąbek z 16 roku. W tamtym roku miał 7 konkursów. Już niektórzy mówili, że go zgubiłem, a on jednak jest. Jeszcze w tym roku będzie lotowany. To jest gołąb po moich starych główkach i to jest wnuczek 330 po synie. Teraz ma też jajka zaparzane na swoją o 330 na swoje to. Proszę, jaka budowa gołąbka. Takie gołębie. Oko dziób. Na 13 lotów w 2020 roku tylko jeden nie trafił. Ciężki był lot z Mindenu. Pierwszego dnia nie było, było tylko 5 gołębi, ale on się zameldował już rano jako 6 gołąb. Mama jego siedzi z 14 roku, ojca nie mam, bo to był syn 330. Matka siedzi jego w rozpłodzie z 14 roku. Także po tych gołębiach można, wszystko będzie można zakupić w tym roku te gołąbki. O, co zakupiłem bezpośrednio tych dwóch synów z Olimpiady Nitra i bym chciał, bo jajeczka mają, chcę przestawić jednego gołębia, to jest niebieski białolot, proszę, to jest na daleki dystans, skrzydło, o numerze 132, 18 rok, oddział DV 01232 i na potwierdzenie tu jest właśnie rodowód, to jest linia Jansen Huben, Desmet Matthias Arden, Have Nit, Olimpiada Nitra 13. Fater, pierwszy konkurs, Mutter, trzy razy pierwszy konkurs, a dziadek miał 9 razy pierwszy konkurs i babcia miała 8 razy pierwszy konkurs. To te gołąbki zakupiłem, jednego tylko pokażemy, bo nie mają jajka. Drugi jest gołąbek nakrapiany i samica jest nakrapiana. To 3 gołąbki jest kupione. Skrzydło, proszę, jak skrzydło. Całe skrzydło chodzi. Proszę bardzo. O.
byśmy pokazali może więcej tych gołębi, ale już wszystkie gołąbki mają jajeczka. Wszystkie w tym roku, wszystkie duka zostały zakupione od Tomka z Lubawy, który z nim współpracuje. I on mi to wszystko zrobił, bardzo dokładne cele, to zakupiłem 40 cel od Tomka z Lubawy. Także też go pozdrawiam, bardzo dokładnie robi, polecam go dla hodowców. Chcę wszystkich pozdrowić, życzę dużo zdrowia, udanych lotów, dobry lot, nie kłócenia, nie zawitości w tym związku, tylko po prostu sobie pomagać.